To piłka nożna na tym poziomie, w którym uczestniczymy, jest oparta o wyniki, o to, co wpadnie do sieci i czy zespół wygra, czy nie wygra. Takie są nastroje, począwszy od prezesów, poprzez drużynę i na kibicach, to skończywszy. Zdajemy sobie sprawę z naszej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Ja w jakiej się znalazłem, bo przecież też ja mam głowę na karku i też wiem, widzę po prostu wszystko, co się dzieje dookoła. Mogę tylko powiedzieć o jednym, że ja i sztab pracujemy bardzo mocno, bardzo ciężko na to, żeby te wyniki były. W każdym meczu, który dzisiaj analizowaliśmy sobie wcześniej, przy wynikach bezbramkowych mieliśmy zawsze sytuację na to, żeby wyjść na prowadzenie. W dzisiejszym meczu miał Szymon Stanisławski też dogodną sytuację i to był dzisiaj taki mecz, że jedna bramka, kto strzeli pierwszą bramkę, ten wygrywa to spotkanie. Wiedzieliśmy o tym doskonale, bo w szatni też to powiedzieliśmy. I takie słowa przy tak doświadczonego trenera i tak doświadczonego przeciwnika jak Miedź, że nie pozwoliliśmy dzisiaj przeciwnikowi na zbyt wiele, no to tylko może pokazywać frustrację, jaka towarzyszy dzisiaj piłkarzom, nam jako sztabowi i tak dalej. Jestem spokojny, jeśli chodzi o emocje, bo wiem, co powinienem zrobić. Z drugiej strony jestem zawsze pierwszy, który w tych chłopakach zaszczepia taką zasadę, żeby się nigdy nie poddawać, żeby zawsze wierzyć w co się dzieje. Ale też mam młody, też jestem na tyle chłodny w rozumowaniu, że widzę, jeżeli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty mecz nie wykorzystujemy swoich sytuacji i tracimy bramki, tak jak czy w Sielcach, czy tak jak dzisiaj po stałym fragmencie gry, no to coś jest tutaj do ewidentnej poprawy czy zmiany. Nie chcę teraz mówić, co dalej ze mną, bo nie konferencja prasowa jest miejscem od tego. Na pewno dzisiaj razem z dyrektorem i mam nadzieję też z prezesem usiądziemy sobie na spokojnie, przeanalizujemy, co może być najlepsze dla tej drużyny, dla klubu. Bo ja się zawsze kieruję jedną rzeczą, że klub, a w szczególności GKS Bełchatów, jest największym dobrem tutaj w tym wszystkim. I ani moje jakieś prywatne widzimisię, ani moje zachcianki, czy chcę być dłużej trenerem, czy tak dalej, i tak dalej, tutaj mi tego nie przesłania. Po prostu podejmiemy sobie decyzję, czy dalej będziemy jeszcze walczyć o to, żeby wygrywać, czy po prostu uznamy, że najważniejszym dobrem jest Bełchatów i może prezesi zadecydują o jakichś zmianach. Nie chcę na konferencji się wypowiadać, że tak, bo co innego mówię chłopakom w szatni, walczę o nich, a co innego tutaj nie chcę tego mówić na konferencji. Dziękuję. Tak, panie trenerze, drużyna ambitna, waleczna, nieprzewidywalna, z ogromną wiarą w sukces. To był GKS Bełchatów z tamtej rundy. A ja chciałem się zapytać, czy to wszystko się podziało, bo dzisiaj tej drużyny nie ma praktycznie. No to jest, mówił pan, że w tej rundzie, w tym sezonie już zęby nie bolą, a powiem wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej boli wszystko, jak się teraz na to patrzy. Co się stało? Nakłada się coś takiego jak spadek wiary w swoje umiejętności, niewygrywanie meczów. Jak przeanalizujemy sobie bramkę z Chrobrym Głogów, jaką straciliśmy przy 1-1, sytuację na Zawiszy, sytuację z Wisłą Płock na 1-1, kiedy Zapala strzela w poprzeczkę i tak dalej, czy z Kluczborkiem Wroński przy 0-0 miał sytuację, czy na Sielcach Stanisławski miał sytuację przy 0-0, czy teraz dzisiaj Stanisławski miał sytuację przy 0-0. Ja się nie tłumaczę, ja po prostu mówię, spada wiara w to, co robimy, w umiejętności piłkarzy. Nie wygrywamy meczów, a zwycięstwa zawsze niosą zespoły, kluby do góry. Ja zdaję sobie sprawę z waszych odczuć, bo tak jak wy, ja tak samo mam ten klub tam, gdzie wy macie, w sercu. I jest mi bardzo przykro, bo wróciłem, bo chciałem, bo pracuję, ja tylko wiem ile i mój sztab, ile i piłkarze też to wiedzą. Robimy różne rzeczy z motywacją, z treningami, staramy się, wymyślamy. Niestety nie potrafimy zamienić swoich dogodnych sytuacji na bramki. Nie ma innego zespołu, który strzeliłby tak mało bramek. To jest po prostu to. Przykre, bo gdyby, nie ma gdyby, ale jakby Stanisławski wykorzystał sytuację na 1-0 dogodną, jaką miał, chociaż tą jedną, to pewnie dowieźlibyśmy to zwycięstwo do końca. A tak cieszy się trener Tarasiewicz. Mam jeszcze jedno pytanie. Równo rok temu Marcin Flis na moje pytanie, czy już śmierdzi spadkiem, powiedział, nie panikujmy, jest jeszcze 5 meczy. Dzisiaj jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i moje pytanie jest takie, 5 kolejek do końca, czy już możemy zacząć panikować? Panikować.
Znaczy, no 5 meczów gramy ze wszystkimi, którzy są bezpośrednio u nas. No jeżeli będziemy grać mecze tak jak gramy, gdzieś w miarę ambitnie i będziemy stwarzać jedną, dwie sytuacje, nie będziemy je wykorzystywać, będziemy tracić takie bramki. Proszę panowie, my straciliśmy bramkę po naszym rzucie wolnym, gdzie, który był na 18 metrze, gdzie mamy rozegrane, ćwiczymy bardzo dużo z tych fragmentów. Wczoraj Zapalac, Szymański, zaskoczenie, że wrócił od razu do grania, cieszę się, Rachwał. Wczoraj strzeliliśmy bramkę na rozruchu, z takiego właśnie samego ustawienia, gdzie było takie kombinacje. Dzisiaj nie udało się, oddaliśmy strzał w mur, poszła kontra, rzut rożny i po rzucie rożnym, z naszego rzutu wolnego. Nie panikować, panowie, panikować jest. 15 punktów do zdobycia, ale jeżeli nie strzelamy bramek, no to sami sobie odpowiadamy. I tutaj różne formy strzałów indywidualnych. Napastnicy zostają sami z bramkarzami, bez przeciwnika, z przeciwnikiem, w grach, w sytuacjach po kontrataku. My do każdego przeciwnika jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, jeśli chodzi o rozpracowanie. Tak jak dzisiaj trener tutaj podkreślił, my nie pozwoliliśmy Miedzi, która ma bardzo dobrych piłkarzy w umiejętnościach indywidualnych, tym, że byliśmy agresywni, że byliśmy blisko, że nie pozwalaliśmy Stasiakowi w drugiej połowie grać piłek do Labukasa. Wiedzieliśmy, co zrobić. Wiedzieliśmy, że będziemy mieć jedną, dwie sytuacje. Gdyby jedna wyszła, drugi rzut wolny, inaczej by było, ale to jest piłka i po prostu nie chcę się tłumaczyć. Trenerze, po takiej serii porażek, jak zmotywować zespół, żeby pomimo nieudanych spotkań... Czy w dzisiejszym meczu widzieliście brak motywacji od początku, w naszych poczynaniach? Mam nadzieję, że udaje się motywować. Widzę to, że się udaje, że wszyscy walczą, że gramy na maksimum naszych umiejętności, jeśli chodzi o serce, o zaangażowanie, o plan gry. Nie wykorzystujemy swoich sytuacji, panowie. Ja się wstydzę tego, że mamy tak mało bramek strzelonych w drugiej rundzie. Wstydzę się tego. Ale jak przeanalizujecie każdy mecz, my w każdym meczu mamy jedną, dwie sytuacje. Wiedziałem, że będzie trudno, budując ten zespół. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Nie mieliśmy wielkiego pola manewru w zimę, jeśli chodzi o transfery, bo budżet nasz był taki, jaki był. Dzisiejszy GKS Bełchatów, co powtarzam głośno po raz drugi, nie jest GKS-em Bełchatów z budżetem ekstraklasowym, a wręcz przeciwnie, mamy bardzo swoje jakieś problemy finansowe, o których nie mówimy, ale jesteśmy cicho, bo kochamy wszyscy ten klub. I gdyby była możliwość zakontraktowania doświadczonego napastnika w zimę, takiego, jakiego walczyliśmy, to ten napastnik by był, ale nie było możliwości, bo przegraliśmy rywalizację finansowo o innych lepszych napastników. Lepszych? Może nie, bardziej doświadczonych. Panowie, dzisiaj Miedź Legnica wystawiła zawodnika w roczniku 91 Forsela i Cierpkę drugiego, 95. A u nas blok obronny, ta trójka, bramkarz i dwóch stoperów, Lenarcik 95, Klemens 95, Michalski 94, Napastnik 94, Stanisławski, Wroński 94, Szymański za nim 95, Zgarda 94. Ja wiem, że to absolutnie nie tłumaczy niczego, ale tak żeśmy zbudowali ten zespół z piłkarzy głodnych, którzy się chcieli uczyć. Dobraliśmy do tego Czechów doświadczonych, Sferny, który nie mógł grać, Zapalacza i Kubania, i oni są postaciami wiodącymi. Do tego jest Rachwał jako kapitan, który scala ten zespół w szatni i nie pozwala temu zespołowi rozejść się na boki w takim trudnym momencie. Wiedzieliśmy, że będą trudne momenty. Zaskoczyło nas to w tej chwili, bo nie wykorzystujemy swoich sytuacji. Ja naprawdę wiem, co robić. Uwierzcie mi, ja nie jestem tu przyspawany. Kocham ten klub, tą drużynę. Powiedziałem, oddałem dla niej wszystko, co miałem. Nie wychodzi nam, nie strzelamy bramek. Jeżeli taka będzie wola nas wszystkich, to ja podejmuję taką decyzję dla dobra tych piłkarzy. Ale ja nie mam możliwości, żeby wyjść na boisko i z 10 metrów oddać strzał do bramki. Panowie, uwierzcie. Przypomnijcie sobie Zawiszę Bydgoszcz, Wisłę Płock, inne mecze, Kluczbork, sam na sam Łukasza Wrońskiego. Popatrzcie, przeanalizujcie to na spokojnie. Na Sielcach, bo jeździcie, wiem o tym. My nie jesteśmy zespołem, który kreuje grę, który stwarza sytuację, bo nie mamy takich kreatywnych piłkarzy z takim doświadczeniem. Po prostu robimy to, co potrafimy, na żyle, na maksimum zaangażowania, na przerwaniu sytuacji, na wślizgu. Skąd się wzięła sytuacja dzisiaj Stanisławskiego? Że odebraliśmy piłkę wysoko, że Szymański poszedł wślizgiem, że się podniósł, że zagrał piłkę wzdłuż pola karnego. To jest po prostu taki GKS Bełchatów. Nie ma wyników, trener za to odpowiada. To jest piękny zawód, najpiękniejszy na świecie, jeżeli się wygrywa. Jeżeli się przygrywa, to jesteś skazany na to, że możesz stracić pracę, pożegnać się ze swoim życiem dzięki temu, że ktoś nie strzelił z 10 metra, ktoś trafił w słupek, a nie w bramkę. Ktoś podszedł do rzutu wolnego, nie zrobił tego, co zrobił wcześniej na rozruchu. Rzeczy, które wymykają się nam spod kontroli. Przykład Leicester City, który gra na nosie wszystkim innym. No, piłka jest piękna. Ja jestem dzisiaj w trudnym momencie i ten zespół też jest trudny. Dlatego mówię, nie teraz, nie konferencja.
Ja w szatni zawsze walczę o nich. Mówię, kurwa, chłopaki, nie poddajemy się, walczymy, zęby zaciskamy, do lodu teraz wejść, zjeść posiłek, jutro jest rozruch. Zobaczymy, co będzie jutro. Mamy w środę wyjazd do Suwałk, mamy w niedzielę wyjazd do Sandecji Nowy Sącz. Mamy 5 meczów, 15 punktów. Rozwój wczoraj zanotował porażkę, Kluczbor dzisiaj prowadzi na Olimpii Grudziądz do przerwy. Cały czas jesteśmy jeszcze w grze, to nie jest, aczkolwiek zgadzam się. No ja jestem odpowiedzialny za wynik, panowie, ja nie chowam głowy w piasek. Wiedziałem, że będzie trudno, wiedziałem, ale życie. A dlaczego nie Gabriel Gierszewski, który strzał o tyle? Czy pan był na meczu w Sierpcach? Czy pan, proszę? Nie byłem w Sierpcach. Czy pan przychodzi na nasze treningi, widzi w jakiej jest dyspozycji? No nie, dlatego pytam właśnie, bo to mnie ciekawi, jeżeli Stanisławski nie trafia tam z 20 metrów. Postawiliśmy na Demianiuka w początkowych okresach i Demianiuk zawsze dochodził do sytuacji. Niestety nie zamieniał swoich sytuacji na bramki. Od 2 meczów postawiliśmy na Stanisławskiego, na człowieka, który jest naszym piłkarzem. Kupiliśmy go po to, żeby w przyszłości był zawodnikiem, który nam będzie dostarczał punktów. Miał, w każdym meczu ma swoje sytuacje, na Sierpcach miał, dzisiaj też miał. No też nie trafia i to tak rotujemy, żonglujemy, zmieniamy ustawienie. Zaskakujemy przeciwnika tym, że Szymański po 3 tygodniach nagle wychodzi i jest znów zawodnikiem, który nadaje tą grę w ofensywie, bo zagrał piłkę do Stanisławskiego. Ale to jest wszystko za mało. Ja sobie zdaję sprawę z tego.